kwietniu przyszłego roku w Radomiu ruszy sieć wypożyczalni roweru miejskiego. Już w październiku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosi przetarg na dostawę i montaż systemu. Rower miejski był w Radomiu testowany już w zeszłym roku i większości radomian przypadł do gustu. W przyszłym roku na terenie całego miasta stanie co najmniej 15 stacji. Na każdej z nich znajdzie się minimum 10 rowerów. Przyjęliśmy założenie, że nasz system będzie systemem otwartym, systemem, który będzie otwarty przede wszystkim na przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwijać system roweru miejskiego i oczywiście swoją działalność gospodarczą w oparciu o nasz system roweru miejskiego. Na propozycję władz miasta już odpowiedział hipermarket Leclerc, który z własnych funduszy zakupi jedną stację. Współwłaścicielka hipermarketu Angelique Renard uważa, że rower miejski to znakomite rozwiązanie, z którego sama przez wiele lat korzystała mieszkając w Paryżu. Jak usłyszałam od pana prezydenta, że takie coś może być, no to bardzo chętnie, jak najbardziej pod naszym hipermarketem na Toruńskiej będzie stacja rowerowa i bardzo się cieszę, z czego mam nadzieję, że wiele, wiele tych stacji będzie w całym Radomiu. I dziękuję ślicznie za pomysł. Firm, które wstępnie zadeklarowały chęć włączenia się w rozwój systemu roweru miejskiego w Radomiu, jest jednak więcej. Serdecznie wszystkich zapraszam. My już kilkanaście takich rozmów odbyliśmy. Z nich mamy już około 8 firm, które są bardzo mocno zainteresowane w przyłączeniem się do naszego systemu, tuż po tym jak wybierzemy, jak MOSiR, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wyłoni wykonawcę tej usługi. Równolegle trwają prace przy rozbudowie sieci dróg dla rowerów. Jeszcze w tym roku powstanie droga biegnąca wzdłuż ulicy Grzecznarowskiego. To jeden z projektów, które znalazły się w budżecie obywatelskim. Na razie ogłoszony jest przetarg na budowę odcinka od Alei Jana Pawła II do obwodnicy południowej, ale prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że projekt zostanie zrealizowany w całości, czyli aż do ulicy Słowackiego. Budżet obywatelski to moja umowa z mieszkańcami Radomia i ja umów dotrzymuję. Dla mnie głos radomian jest bardzo ważny, dlatego w tym roku MZDiK ogłosi przetarg na realizację całego tego projektu. A w tym roku powstanie także droga dla rowerów wzdłuż ulicy Energetyków. Z myślą o rowerzystach zostanie też przebudowane skrzyżowanie ulic Narutowicza i Trauguta. Najmłodsi mieszkańcy Radomia mają do dyspozycji kolejne miejsca, w których mogą bezpiecznie i przyjemnie spędzać wolny czas. W sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Wyścigowej powstała strefa aktywności ruchowej i wypoczynku, a na Podkanowie przy ulicy Odlewniczej nowy plac zabaw. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przy Wyścigowej, tak jak wymarzyli sobie sami mieszkańcy, powstało miejsce do zabaw z miękką poliuretanową nawierzchnią. Wkomponowane są w nią wielkoformatowe plansze do gier ruchowych. Z kolei na Podkanowie najmłodsi mogą korzystać z wielu nowych urządzeń do zabaw. Te dwa projekty to wielki sukces budżetu obywatelskiego, bo to małe projekty, ale projekty, które bardzo zmieniają Radom, zmieniają życie tych właśnie społeczności lokalnych. Te dwa projekty pokazują, że możemy wspólnie zmieniać Radom, możemy wspólnie zmieniać swoje otoczenie i pokazują, że wystarczy dobry pomysł, wystarczy odrobinę zaangażowania i wspólnie możemy poprawiać warunki życia w naszym mieście. Aktywność mieszkańców Podkanowa nie zakończyła się jednak na wygranym projekcie w budżecie obywatelskim. Pozyskali oni także ponad 4000 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt pod nazwą Plenerowa Podkowa. Wygrałyśmy pieniążki na to, żeby zrobić tutaj właśnie miejsce spotkań, zazielenić teren, utwardzić ten teren pod ławeczki, zrobić palenisko pod ognisko oraz miejsce na grilla. W ten sposób, dzięki determinacji mieszkańców ulicy Odlewniczej, udało się stworzyć nie tylko ofertę dla dzieci, ale też miejsce spotkań dla całych rodzin. Udało im się także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozyskać kolejne pieniądze, tak żeby móc zbudować sobie miejsce spotkań takie wielopokoleniowe. To jest świetny przykład tego, jak ludzie biorą sprawy we własne ręce. Inwestycje zrealizowane przy Wyścigowej i Odlewniczej pochłonęły z budżetu obywatelskiego łącznie nieco ponad 240 tysięcy złotych.
Osoby niepełnosprawne mają ułatwione wejście do sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Zakończyły się prace przy usuwaniu barier architektonicznych. Największą z nich były dosyć wysokie schody prowadzące z parteru na poziom widowni. Teraz można na górę wjechać dzięki zamontowanej platformie. W tej chwili winda, którą widzimy za moimi plecami, została oddana do użytku i jedną z tych barier udało nam się przejść, to znaczy schody, które stanowiły największe wyzwanie. Ich już nie trzeba pokonywać, osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły skorzystać z tego urządzenia i wjechać na poziom, na którym znajduje się widownia. To oczywiście nie jedyne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, które chcą przyjść na przykład na koncert czy przedstawienie teatralne. Między innymi na zewnątrz, tuż przy frontowej ścianie gmachu Urzędu Miejskiego, został wybudowany podjazd. Dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej Maciej Żółtowski przyznaje, że dotychczasowe bariery architektoniczne były bardzo dokuczliwe. Wśród tych osób, które salę odwiedzały, często się zdarzało właśnie, że były osoby niepełnosprawne, dla których wejście tutaj było bardzo trudne, bez pomocy naszych pracowników właściwie niemożliwe, a i to było bardzo krępujące. Likwidacja barier architektonicznych w sali koncertowej kosztowała ponad 193 tysiące złotych. W tym roku podjazdy dla osób niepełnosprawnych powstaną jeszcze w Zespole Szkół Budowlanych i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9. Płatki kukurydziane, olej, cukier, masło i wiele innych produktów trafi do potrzebujących dzieci. To za sprawą ogólnopolskiej akcji Podziel się posiłkiem, w której organizację włączył się Bank Żywności w Radomiu. Bank pomaga już od 13 lat, a w tym roku organizuje jeszcze jedną zbiórkę. To będzie ostatni weekend listopada i będzie zbiórka bożonarodzeniowa, świąteczna. Dlaczego w listopadzie? Dlatego, że musimy mieć czas, żeby przekazać żywność do organizacji, które przygotowują paczki. Jak się okazuje, radomianie są naprawdę hojni i chętnie wspierają osoby, które potrzebują pomocy. Kosze w radomskich sklepach podczas zbiórek wypełniają się błyskawicznie. Radomianie bardzo chętnie pomagają. W ogóle mi się wydaje, że my jako taka społeczność, to wbrew temu, co się wydaje, to się lubimy. Chcemy pomagać tym, którzy pomocy potrzebują, chcemy dzielić się tym, co mamy. W ogólnopolskiej akcji Podziel się posiłkiem wziął udział także wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto prosi o chleb, odmówić wsparcia, bo zawsze tym chlebem możemy się z kimś podzielić, nawet jak mamy naprawdę niewiele i myślę, że ta akcja jest w tą stronę skierowana, dlatego trzeba ją jak najbardziej doceniać i trzeba pomagać. Żywność zebrana podczas zbiórki Podziel się posiłkiem trafi do świetlic środowiskowych, między innymi do świetlicy przy ulicy Mroza. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miejskiego. Zapraszamy Państwa za tydzień.